Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Bułgarią nadwołżańską. Tak więc, no, nasze wojny z Kazarią przynoszą efekty. Widać wyraźnie, że powoli słabnie, prawda? Ciągle jest wielka, ale jest już troszkę kolosem na glinianych nogach, który coraz bardziej trzęsie się w posadach, no a nasza potęga rośnie. Oczywiście pozostaje pytanie, jak nam pójdzie ze stworzeniem Imperium. Oczywiście nasz władca tutaj intensywnie działa w kierunku poszerzenia terytoriów, ale nie wiadomo, jego życie może się skończyć, zanim to wszystko dobiegnie końca. Tak więc niebezpieczeństwo jest. Wtedy państwo się podzieli i no, tworzenie Imperium odsunie się o dziesiątki lat, myślę. Chociaż nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, jak to się dalej by ułożyło. Co tu się stało? A, biały kot, ryś jeszcze nie zginął. Właśnie, bo znaleźliśmy zwierza legendarnego, ale nam gdzieś się schował. Wyślemy zatrudnionych ludzi, żeby go namierzyli ponownie. To może być coś ciekawego, gdyby się udało go odnaleźć, nie powiem. No i ruszamy z oblężeniem stolicy wroga. Jak nam szczęście dopisze, to pojmamy kogoś zacnego. I oczywiście znów nasz człowiek zostanie tutaj wybiczowany. Dobra, trwa oblężenie, dosyć oporne. A możemy się założyć. Czemu nie? No i wróciliśmy z naszej wyprawy. Mamy też nadmiar wasali, czyli to nie jest jakiś wielki problem, po prostu ich pochowamy jednego pod drugim. Mamy duże możliwości. O ile mamy za dużo tych wasali? O jednego, to nie jest prawie w ogóle problem. Czyli zacznijmy może, żeby tu gdzieś stworzyć. O. Tytuł. Też chyba ten jest lepszy, to damy jemu władzę. A, tylko ten musi mieć bez tego jeszcze ziemię. Nie. Czemu dałem nieodpowiedni tytuł? Tak. Co to ja mu dałem? Gorzej, nie wiem, gdzie jest ten tytuł, który mu dałem. Że nie tą. Poczekajcie.
A, my tu mieliśmy ten tytuł. Ja bym musiał go odebrać wobec tego. Ale muszę rok poczekać. No dobra, będziemy musieli to naprawić, bo tak nie może być. No, ktoś się wkurzył, nas opuścił. No i ruszamy dalej. Co, zdobądźmy trochę dodatkowych środków. Będziemy też powoli tworzyć kolejne tytuły królewskie. Korzystając z tych dodatkowych pieniążków. I umiera nasz rywal, co nas odstresowało. Ale jego następca również pragnie wojny z nami. No tu musimy zająć cel wojny, bo na razie nie widzimy jego głównych armii, no ale... A, bo my tylko tutaj tak naprawdę dwie prowincje mamy do zdobycia z tego, co widzę, niestety. No, ale też nasz przeciwnik ma tyle wojen, że na razie jest duża szansa, że w ogóle się tutaj nie pofatyguje do nas. Dobra. I oczywiście odświeżyłem mu pamięć zacnymi torturami. I tak przekonamy naszą krewniaczkę. Jesteśmy okrutni, możemy naszą wojnę tutaj rodową prowadzić. Niech nasz medyk studiuje ciała. A co my mamy tutaj dalej? Ciekawego. Więcej dochodów przy wysokim stresie. Jak te wojny wyglądają? No, już tylko dwie mu zostały. No
No, my to nawet dosyć sprawnie te oblężenia prowadzimy, nie powiem. Co prawda, z lepszym sprzętem oblężniczym byłoby lepiej, no ale trudno. Kolejne śluby. A, mieliśmy też sprawdzić, jak to wygląda w kwestii wiedźm. Czy coś się zmieniło po tym, jak przekonaliśmy? Tak, nawet sporo się zmieniło. Czyli przekonywanie naszych dzieci ma sens. No właśnie, co z młodszymi synami? Jego możemy zacząć już osobiście wychowywać, bo on też w kwestiach administracyjnych ma być wychowywany. A tu jeszcze troszkę poczekamy. I w sumie zajmijmy się też naszym rodzeństwem. Okazuje się, że nasza siostrzyczka już miała taką wiedzę. Teraz zobaczymy, jak jej dzieci może komuś przekazała. No nie, ta jest fanatyczką religijną, czyli raczej nie ma to sensu. Ale tutaj jak najbardziej podatny grunt. A nasze procenciki jak wyglądają? Teraz mniej przyrosło, około 2-3. No zobaczymy. To jest działanie na pokolenia. Chociaż nie wiem, czy nasi kolejni dziedzice będą to kontynuować. Zobaczymy, jaki będą mieli charakter. Syn tak, bo on też jest cyniczny, czyli by pasowało. Coś odziedziczyliśmy. W sumie sprawdźmy. Czy namierzyliśmy gdzieś tego pana Rysia? Niestety nie. Może poczekajmy do zakończenia wojny z kolejnym polowaniem. No, niestety to oblężenie z maszynami oblężniczymi idzie niewiele szybciej niż to bez maszyn oblężniczych. Dobra, jest 50%. A, nawet jakieś niewielkie, bo niewielkie, ale jakieś pieniążki zdobywamy na tych akcjach. Nie róbmy za dużej szybkości, bo to może zawiesić grę. O, znowu jacyś populiści. No, niestety są jakieś frakcje, które nas nie lubią.
tu, powiedzmy, że o, może tu przerzucimy te siły. Nie jesteśmy zainteresowani tym konfliktem tutaj. Popieramy Mołdawię, Bułgarię, więc wspieranie Węgrów jest trochę nieopłacalne. No, ale liczę, że będzie trochę jeńców po wojnie, z których teraz zdobędziemy jakieś fundusze, więc to też się przyda. Spiski, spiseczki na dworze. Niestety nie mamy szczęścia. Coś morderstwa trwają. Zwiększmy ilość straży. Dobra, sprawdzimy, co się dzieje. Zagapiliśmy się, straciliśmy baner rodowy. Szkoda, zawsze staram się go mieć do końca. Jako pamiątkę wstępnych podbojów i czasów, no ale trudno. Mamy z dziurą już podłogę śmierdzącą, więc naprawmy nasz kibelek. I nie interesuje nas pozycja patriarchy, po prostu jak się nieodpowiednio zachowuje, to zostanie ukarany. Może sprzedajmy trochę tych berbeluchów. Nie używamy tego, a to i tak tu zalega. To jest nawet niezłe. Czemu nie? Z katolikami możemy się jak najbardziej dogadać. I kolejna potencjalnie wiedźma. A my pracujemy nad jej braciszkiem teraz. Z bliską rodziną chyba to pójdzie w miarę sprawnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. I tak oto wygrywamy kolejną wojnę, osłabiając przeciwnika. I może
możemy sobie tutaj stworzyć kolejny tytuł. A w międzyczasie pozbędziemy się tych ziem gdzieś dalej. O, tutaj. Dobrze. Stolica gdzieś uciekła zupełnie w inne miejsce. A musimy poczekać chwilę, bo tu na pewno będzie niska kontrola na tych obszarach. Dokładnie. Dobra, na razie niech tak zostanie, jak jest. Odzyskaliśmy tereny, które w sumie były nasze, gdzie też była nasza kultura w przeszłości. No. Nienawidzą nas, ale przetrwali. Chyba czas zacząć zbierać pieniążki. To są takie pieniążki dosyć symboliczne. Wiedza. Nasz medyk cię wychowa. Zdolna bestyjka z ciebie. Może poszukamy już narzeczonej dla niego. O! Tu się widzę, pojawiają dobre cechy. Weźmiemy ją. 5 lat młodsza, dobra różnica wieku. Jak wojna przebiega, pewno wygrają, ale no trudno. Chcą go obalić. No, trochę zostanie podgryziony. No i też państwo się podzieli później, nikt na to nie poradzi. A my zorganizujmy kolejne polowanko. Tu ostatnio tego pana Rysia widzieliśmy, gdzieś tu mail, ale nie, zobaczmy może tutaj ponownie. No, dość szybko dotarliśmy. No, ale się naczekamy na przybycie pozostałych ludzi.
Kolejne sprawy wojskowe, to na pewno nie my. Ale chyba w ogóle nie mamy nikogo, kto specjalnie się zna na sprawach wojskowych. Lećmy wszystkich. Dajmy jemu, on jest tak generalnie utalentowany we wszystkim. Ten ma teraz dwa tytuły. Możemy mu odebrać i się zgodzi bez większych oporów. Dobra. Nie chcę takich dziwnych granic, mam tylko pytanie, nie obroni się, no ale to jego problem, i tak by się nie obronił zresztą. Mamy problemy z patriarchą, myślę, że po prostu sypnie mu trochę groszem. A, tylko teraz nie możemy wiedźmami się zajmować, no ale zależy nam na lepszych stosunkach. O. Czy to jest jakiś przychodzień, który przyjechał w odwiedziny, nas mordował, z tego by wynikało. A czy tutaj może już nadszedł czas na kolejne uderzenie? Nie, ale możemy. Okej, nie może. Antylopa czy wilk? Antylopa. Dobrze. Skupmy się na tym, żeby ubić zwierzę. Nie, nie zależy nam chyba, żeby się też tak lawciać z żoną, i tak na zmiarę lubi, a nasz władca jest taki dosyć niezainteresowany emocjami, zakładam. Ranny to ranny, jego problem. No i elegancko. Dajmy żonie, co tam? No nie, nie daliśmy żonie, tylko daliśmy już królowi. Kto to jest? Naszych wasali. Wiecie co? Poprawmy sobie troszkę relacje. No właśnie, tu jest to gniazdo innowierstwa. Ale nic tu nie poradzimy raczej, a mówię, nie będziemy jakichś wielkich działań w tym zakresie podejmować. Wnuczka z nim, czy ja to córka? Znaczy tak, no.
Jest Han w sumie, czemu nie? Kto go atakuje? I o co? Nasz wasal. W sumie chyba nie będziemy w to jakoś wielce wnikać wobec tego. Czy oni nam tu... Tak, nasz wasal tutaj się porozrastał nieładnie. Ten ślub trochę miał mało sensu. No ten jest tragiczny, więc trudno, damy jego. Czy co tu się w ogóle urodziło w tej chwili, w tej sytuacji? Czy on tu dalej rządzi, ale część terenów stracił. Czy to jest powód dla nas do interwencji? Czyli zmiana króla z jednego na drugiego jest nam średnio potrzebna. No właśnie, cokolwiek jest nam średnio potrzebne w tej chwili. Dobra, niestety tak to zostanie. Mamy coraz większą dziurę wewnątrz państwa. Ale my interesujemy się kolejnymi podbojami, tym razem na tym kierunku. Na pewno użyją, a my dwa zakony. Chwilową. No tutaj wróg ma szansę stracić stolicę i raczej się już z tego nie podniesie. A zgódźmy się na to zawieszenie broni. Zaraza się skończyła. Co dalej? No, to stanowisko. W ogóle nie jesteśmy specjalnie lubiani, ale to nie ma się co dziwić. Brutalny, niereligijny. I jeszcze prowadzący wieczne wojny, więc kto by naszego władcę miał jakoś tam uwielbiać? Dobry początek, gdzie trzeba tu uważać, bo nie chcę, żeby te oddziały zniszczyły nasze maszyny oblężnicze. Ufny, zadowolony z siebie, czy zmienny? W sumie ufny raczej nasz władca nie jest, chociaż to jest kiepski w względzie. Jest też opanowany, więc kurde, nie pasowałoby zmienny. Weźmy zadowolony z siebie. No tu się cofamy.
Dobra, ten pościg trochę nie ma sensu, czyli zbierzmy to razem. Chyba wróg sam do nas przyszedł, a sprawdźmy, czyliśmy nie znaleźli tego rysia, nie możemy jeszcze. No niestety, będziemy się ganiać znowu, a może i nie. Elegancko. Kurde, tyle ludzi nam umiera, niedługo będzie trzeba się tym zająć. Skończymy wojnę i się tym zajmiemy. Ta jest w ogóle poganką. Dajmy jej może to. No mówię, na władcy się religijnymi sprawami nie będzie przejmował. Jeżeli da się to zrobić, to się da, ale nie będziemy nikomu odbierać ziemi z powodów religijnych. No, chyba się zgodzi. Ceni sobie pozycję w swoim nowym państwie. Okej. Może przyspieszymy to szturmami. Będzie trochę strat, ale wróg jest na tyle osłabiony, że jakoś nie obawiam się tego specjalnie. A, morderstwa dalej trwają. A nie, to jest my mamy kogoś zamordować. No zobaczmy, czy jesteśmy w stanie go zamordować. Karpie. Dobra, macie karpie. Nie, to małżeństwo nie ma. Małżeństwo, morderstwo nie ma szans. Szkoda poświęcać czas i środki na nie. Elegancką. No, tu jeszcze dużo musimy podbić, ale to mi przeszkadza teraz. O. Jak tu stworzymy to królestwo, czyli nasz kolejny syn, jak najbardziej może zacząć tutaj otrzymywać ziemię. No ma, a my oczywiście dążymy tutaj dalej do dominacji nad niewiernymi. Myślę, że możemy tu nawet zrobić bardziej zdecydowane uderzenie i zmiażdżyć tu obydwa te państewka niewiernych jednym ruchem. Może i to od razu. O. A w międzyczasie zobaczmy tutaj, co się dzieje. Nie ma legendarnego zwierza, ale my i tak sobie polujemy. Mistrza łowów. Nie, karawanowego teraz. Dobra. Wydaje się ok na to stanowisko.
zachowujemy się jak Genghis Khan prawie. Miażdżymy potencjalnie wszystko, co nam tu może stanąć na drodze. Reorganizują. Chyba wyślę je w obecnym stanie. A w sumie tak z ciekawości, może byśmy tu zrobili sobie jakieś roszczenia do... mamy problemy z zarządzaniem. Dobra. Na przykład byśmy musieli tak do księstwa mieć roszczenia. A zobaczmy, czy ktoś ma... Ciekawe roszczenia. No, nasza żona, no ale niestety nie możemy w przypadku kobiet tak działać. Dobra, czyli wracaj do tego. Jak się by udało, to być może również to byśmy tutaj troszkę wyrównali, bo nasze granice wewnętrzne wyglądają trochę strasznie, bym powiedział. O, mi doszło do podziału na Mołdawię i Bułgarię. Nowy władca ma oczywiście sojusz z nami. No, a tutaj no to już jest ich problem. Zobaczymy, czy sobie poradzą. No, te rosnące w siłę Włochy, znaczy Włochy. Węgry są zagrożeniem. No właśnie, mamy chyba jeszcze trochę córek na wydaniu. Czyżby ją, czy wnuczek. Może pomyślimy, gdzie tutaj... Na który tron. Jeszcze nie ma syna. Córę. Nie, może jeszcze poczekamy trochę z naszymi planami. Dziwię się, że synowie nie dziedziczą, tylko brat. Dziwne. A, bo jest ekcyjna monarchia w Niemczech wprowadzona. Chyba, że młodszy i pomożemy mu odejść starszemu z tego świata. Strasznie brzydki i krwawiący, a ten sepleniący. Kurde, co z tą rodziną? Co z tą rodziną? Tu. A no już się uda. To jest dosyć takie królestwo, które by nas interesowało. No tutaj od góry blokuje Kazarów. Praktycznie wszyscy są potencjalnie naszymi sojusznikami. Nie będziemy aż tak się przymilać. Trzeba dwórka z... Dobra, może być. To nie jest żaden sojusz, po prostu stwierdzili, że takie małżeństwo im odpowiada.
No, sprytnie. Próbują się wymknąć przeznaczeniu. No, a my tymczasem chyba kończymy kolejne drzeweczko. Dokładnie. Pięknie, chociaż nie wiem, czy byśmy go nie wykupili jeszcze dla większych pieniędzy, nie ma sensu. To się z nim pobawimy inaczej. O. I dopiero teraz pokój. No, myślę, nawet jakąś maleńką kontrofensywę zorganizują. Pogadamy po polowaniu. Sekrety się nam przydadzą. Myślę, że to zawsze dobrze mieć na kogoś haka. No. I do roboty. Ubijmy zwierza, a niestety. Ale ktoś inny upolował też, możemy to chyba gdzieś. Albo zachowajmy dla siebie. Naprawdę dużo doświadczenia. O, trzeba ogarnąć tych panów. O, już na czwartym poziomie, to już wstydu nie ma. No, są następcy, więc nie wiem. Znajdziemy, nawet niezły jest, może być. No na pewno ktoś do artefaktów jest potrzebny. Coś od spraw religijnych, jednak tak. W sumie. Poprawmy trochę jakość naszego dworu, tak ogólnie. No, ci tu jak już się proszą, żeby ich skasować. No, są słabe fortyfikacje, widać to na pierwszy rzut oka.
I kolejny wnuk. Zaryzykujmy duże stada. Że ten se nie tworzy tytułu książęcego, no. Ja tu w niego ładuję kolejne terytoria. A on nic. Chyba żeśmy zmęczeni tym konfliktem. Znaczy dalej on trwa, ale jest troszkę mniej intensywny, nazwijmy to. Odpowiemy na zniewagę. Piękna, piękna wojna. A my tworzymy kolejny tytuł. No, mamy tych tytułów, nie powiem. Niestety brak większej wojny domowej u nich. To są nasi, no ale mówię, strasznie tutaj blisko naszej stolicy. Tylko ta wojna byłaby dosyć ciężka, szczerze mówiąc. Pojawia się pytanie, czy nam na niej zależy, bo jest to wojna, która trochę, powiedzmy, bratobójcza. De facto. Ale chyba nasz władca raczej by o to nie dbał wielce. Ruszamy, raz się żyje. Teraz... No zobaczymy, jak to się potoczy. Przeciwnik super słaby na pewno nie jest. Zdecydowanie się nie przejmujemy zwierzaczkami. Ty zdrajco. Ty zdrajco. Parszywy. Mu nasz człowiek, który się oderwał, nie dość, że zdają tereny prawie pod całym naszym domem. To jeszcze tutaj wspiera naszych wrogów. No bezczelny. No nic, trzeba udowodnić wyższość naszej potęgi. Jakiś pomniejszy, widzę, znów wasal dowodzi. Wyślijmy Batulia, niech pracuje nad poszukiwaniami Rysia. O, legendarny. Może będzie lepszy od obecnej broni.
My jesteśmy konni, wiecie co? Włócznia by do nas pasowała. Do walczącego tutaj głównie kawaleryjnie narodu. Chociaż miecz też, miecz jest taki w sumie dla każdego. Religia nie dla żony. No właśnie, zaczyna się problem. Coraz więcej sił tutaj przybywa wrogich. Czym byśmy się skupili? Chyba na tym, dalej na nas kasą, chociaż to też miałoby sens, żeby dokończyć. Ale nie, zwiększenie kontroli, bardzo dużo podbiliśmy. To się z pewnością przyda. No i teraz ważna bitwa, mamy na razie przewagę. Dalej mamy przewagę, ale wrogów coraz więcej. Niestety dla nich, a niestety dla nas przychodzą na raty. Czyli bitwa wydaje się iść po naszej myśli. Tak jest. Już nie są w stanie zdobyć przewagi. Jakiś zdolny zarządca. Weźmiemy go, tylko spokojnie, trzeba poczekać trochę. Całkiem niezły. Tak, kolejna wręcz egzekucja. Mamy kogoś zacnego. Szczerze nie bardzo. Dajmy naszego chyba architekta tutaj. Ten nas nienawidzi, w sumie nie wiem do końca dlaczego. A to, że walczymy z całym światem. No nie ukrywajmy, nasz władca nie ograniczał się, jeżeli chodzi o podboje, to fakt. Że weźmiemy to szturmem. No, zanosi się na kolejną bitwę. Na szczęście z częścią tylko sił przeciwnika, więc to egzekucja będzie. Zatrzymajmy to, może nawet oddamy to później, bo to jest chyba ich. Nie, nie wiem, czyli to sztandar, ale wygraliśmy, co prawda w bratobójczej trochę wojnie, gdzie osłabiliśmy, no można powiedzieć, naszych. No, ale ty kurde, stary, my cię obsadziliśmy na tronie, a ty nas nienawidzisz jak diabeł wody święconej. A, bo to jest wasal klanowy. Chciałby pewno sojusz z nami, dokładnie. Ale i tak cię... A, nie możemy tutaj nic ci zrobić w sumie.
A to ciekawe, że stał się wasalem klanowym. I chyba teraz możemy w ogóle przejąć cały tytuł królewski. Dokładnie. Patrzcie. Elegancko. Podamy więcej jeńców. I mamy pieniądze od głowy kościoła. Narwaca jest cyniczny, więc... Chociaż z drugiej strony, to nie znaczy, że powinien jeszcze bardziej wykorzystywać. Ciężko powiedzieć. Teraz musimy poczekać, już długi odcinek to będzie coraz dłużej trwało. No nie mówcie, że się zwiesiło, ale chyba nie. No ale i tak sporo zrobiliśmy. Chociaż szkoda by było powtarzać tu końcówki, bo nam ładnie ten ostatni akt wojny poszedł. Myślę, że pomału jesteśmy gotowi właśnie, żeby stać się imperium. W tej chwili mamy już dosyć terytoriów, uważam. Oj, chyba to będzie jednak koniec odcinka. Przymuszony. Liczyłem, że wyciśniemy jeszcze dzisiaj imperium, jeżeli to będzie możliwe. Bo chyba brakuje nam... A, pobożności nam brakuje. Kurde, to jest problem. Czy powinniśmy zorganizować pielgrzymkę w celach zdobycia pobożności? Ten wnuk jest ciekawy. Całkiem, całkiem. Dobra, niech ma, chociaż nie wiem, czy sobie poradzi z tymi wasalami tam. Możemy też zrobić modyfikację. Na tym etapie to jeszcze prawa sukcesyjne to za wcześnie, po prostu będziemy ich podskubywać. Doszliśmy trochę do siebie z tym zarządzaniem. A, zapomnieliśmy też o wiedźmach. A nasz krewniak tak naprawdę bliski. No
No, chyba wszyscy nas jeszcze mniej lubią. Myślę, że za tą wojnę tutaj w rodzinie. Możemy przyjąć kolejnego specjalistę na dwór. Kogo byśmy potrzebowali? Jakiej kobitki? Może jednak wykształconej w pierwszej kolejności. A, czyli my tu mamy jakichś nieużywanych tych... ten champion. To jest dobry tytuł, tylko że no nie mamy kogo obsadzić. Tu jest wszystko okej. No ale sprawdźmy tą kwestię cesarstwa. To jest do zrobienia bez większych trudności. Tylko czy nasz władca powinien wyruszyć na pielgrzymkę? Chyba tak. On nie lubi wiary, jest cyniczny i w ogóle. No ale czuję, że się starzeje właśnie. Stworzył mega potężne państwo, które może się rozpaść po jego śmierci, czy na pewno się rozpadnie. Tak, chyba jednak przełamiemy się i wyruszymy nie gdzieś daleko, ale do Bizancjum. Kurde, tylko wtedy będzie problem z pieniędzmi. Zdecydowanie w celu pozwiedzania. No, do Bizancjum trochę niebezpiecznie przez to morze. Wpadnijmy tu. Właśnie, czy wracając z Bizancjum, czy gdzieś pojedziemy dalej? Moglibyśmy zwiedzić tutaj, to jest trochę daleko. Tam jest trochę niebezpiecznie. Przez te bagna naddunajskie. Zakładam, że podróż przez Bizancjum powinna być bezpieczniejsza. I tak też jest. Żebyśmy już pojechali, to żeby się to trzymało kupy, że coś zrobiliśmy jeszcze poza samym odwiedzeniem tutaj świętego miejsca. Czyli niewielkie zagrożenie na morzu oczywiście się pojawi. No i wyruszamy. Pragniemy poparcia patriarchy do koronowania się na cesarza, jak byśmy to nazwali, tą wyprawę. Będziemy trzecim cesarzem świata prawosławnego w ten sposób. No, wędrujemy. Kawał drogi przed nami. No,
pieniążki dość szybko się zbierają. Jeszcze będą tutaj odszkodowania, czy też okupy po prostu. No, a Kazaria niestety się ciągle trzyma kupy. Władca jest tyranem, po prostu siłą odbierze to, co jest potrzebne do realizacji projektu z tą jego piękną nową bronią. Nowi ludzie się nam przydadzą zawsze. Nie będziemy ryzykować, bo to nasz biały ryś go zjadł. Kto wie. Cyniczny, oczywiście. Chyba nie będziemy aż... Chociaż nasz władca jest okrutny, wybiczuje nawet żonę. I tak, pochwalmy się naszą wiedzą. Doświadczenie w zarządzaniu wzrosło i stał się pielgrzymem, mimo swojej niechęci do wiary. Nie zależy nam na tej przyjaźni specjalnie. Szybsze i większe siły, powiedzmy, poborowe. O, możemy coś przetłumaczyć, spróbujmy. Lepszy pościg, bonusy na stepie. Myślę, że lepsze od tego, co używamy. No, ciut słabsze, bo to chyba było 8, no ale te dodatkowe bonusy uważam są ważne. Przydajmy te starsze wersje. To jest naprawdę fajne. Komuś to może podarujemy. Na razie to zostawię. Nie, wracasz z nami. To jest nasz ochroniarz, to nie jest idealne. Nasz władca ma talent w znajdywaniu sobie wrogów, nie powiem. Ślub się odbył, nawet bez naszej zgody. Nie będziemy się kłócić z cesarzem bizantyjskim o jednego człowieka, no i super. Teraz musimy tylko wrócić do domu i ogłosić cesarzem. Nie obchodzi nas los człowieka zakutego w żelazo. I zachorowaliśmy. I tak oto, czyżby los nam miał spłatać figla, że po raz kolejny nie stworzymy cesarstwa, a państwo się rozpadnie? Któż to wie? To jest ten nasz rywal. Wrócimy go do lochu. To jest nasz ochroniarz. Nie chcemy, żeby nam zrobił krzywdę. Z
Sojusz z... Nie, to są niewierni. Nie mam nic przeciwko niewiernym, ale bez przesady. Czy będziemy ryzykować? Jesteśmy w dość kiepskim stanie. Nie interesuje nas teraz pojedynek. Okej, stał się znanym podróżnikiem. Mniejsze budowanie tyranii. I dżihady, ale dżihady nie będą raczej w nas wymierzone, tylko w Bizancjum albo gdzieś w ziemie katolickie. Mamy 70, ale nie jesteśmy zbyt w dobrym stanie. Czy ten władca chce się bawić w jakieś romanse? Szaloną kobietą? Nie. Jest opanowany. I zdecydowanie nie będziemy tutaj niszczyć, bo nie jesteśmy jakoś tak super prawowierni. O tak, dodatkowy development z pewnością się przyda. Nie. Nie wierzymy tu jakieś przepowiednie. I tak oto nasz cesarz, a raczej jeszcze król, ale już jedną nogą cesarz, tak jak jedną nogą jest w grobie. Czy może się koronować? Nie, bo podróżuje. Ale tak, wrócił do domu. Ledwo żywy, na łożu śmierci, ale koronuje się na cesarza. Dostał zgodę w Bizancjum, może się ogłosić. Tak jest. Nowe czasy. Potężne cesarstwo. Jak widzicie, wszystkie tereny stały się naszymi terenami de jure. Szkoda, że nie 100%. To by ładnie wyglądało na mapie, ale i tak wygląda to całkiem przyzwoicie. No i jesteśmy cesarzem. Po latach. Teraz już nie straszny nam czekający nas rozpad, bo jednak państwo się podzieli. Wewnętrznie też nie wiadomo, jak to będzie funkcjonowało, na ile silny będzie nasz następca i tak dalej. No, ale traktuję to za naprawdę duży sukces i chyba szczęście nam sprzyja, bo władca doszedł jeszcze do siebie i wszystko wskazuje, że jeszcze się nie pożegna z tym światem. O, i możemy pokombinować, czyli gdzie to było? Tu. Robić w ten sposób. A że jest młody, jeszcze może poczekamy. Chociaż to nigdy nie wiadomo, tak szczerze mówiąc, może wyjechać. Dobra, moi drodzy, myślę, że na tym skończymy odcinek. Osiągnęliśmy coś bardzo ważnego, czyli mamy tytuł cesarski. Co tam u naszego syna? 25 lat, niedługo będzie brał ślub. Okej, no my jesteśmy kiepskim pielgrzymem, ale naprawdę dobrym myśliwym i myślę, że to nas troszkę ratuje, jeżeli chodzi o zdrowie. No ale póki co. Pozdrawiam i do zobaczenia.